Do końca życia będę pamiętał tę historię. Pewnego słonecznego dnia, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, przechadzałem się po ulicach mojego miasta. Nagle zauważyłem mężczyznę, ubranego w skórzaną czapkę, białą koszulę i podarte spodnie. Spacerowałem sam, więc byłem lekko zaniepokojony. Mężczyzna zaczął bez powodu do mnie mówić, pytając o moje imię i numer telefonu. Był przy tym wszystkim trochę nieobecny. Nie miałem przy sobie nic poza telefonem i pierścieniem, który dostałem od mojego dziadka, ale nie podejrzewałem, żeby mężczyzna chciał mnie okraść. Po chwili uśmiechnął się przerażająco i zapytał, czy może odprowadzić mnie do domu. Nie, dziękuję, poradzę sobie, odpowiedziałem. Już pomijając fakt, że mężczyzna dziwnie wyglądał i zachowywał się podejrzanie, to byłem wyjątkowo nieufną osobą. Wtedy powiedział, że chce mi coś pokazać z tyłu jego auta. Raz oglądałem pewnego youtubera, który robił filmy z ukrytą kamerą. Mężczyzna zachowywał się bardzo dziwnie, ale wtedy pomyślałem, że być może to jakiś żart. Poszedłem więc z nim do jego samochodu. Gdy stanąłem przy bagażniku, ten wsiadł do auta, aby go otworzyć. Czekając, usłyszałem jęki dobiegające z bagażnika. Byłem zaniepokojony. Otworzyłem bagażnik samodzielnie i nie mogłem uwierzyć w to, co ujrzałem. W bagażniku były związane dwie dziewczynki i jeden chłopiec. Błyskawicznie podbiegłem do niego i z całej siły uderzyłem w twarz niczego nie spodziewającego się porywacza. Co te dzieciaki robią w twoim samochodzie? Dlaczego są związane? Krzyknąłem. Bez skrupułów odpowiedział mi, że potrzebuje pieniędzy i chciał sprzedać ich organy. Byłem tak wściekły, że bez opamiętania zacząłem okładać go po twarzy. Gdy ten stracił przytomność, ruszyłem na pomoc związanym w bagażniku dzieciom. Zapytałem ich, co się stało, na co odpowiedziały mi, że spacerowały we trójkę, kiedy pojawił się ten mężczyzna i powiedział, że w bagażniku ma dużo fajnych gier i może im je oddać. Zanim zorientowały się, co się dzieje, było już za późno. Zadzwoniłem na policję. Czekanie na nich trwało całą wieczność. Przyjechali dopiero po 30 minutach. Wyjaśniłem im, co się stało, po czym policjanci aresztowali porywacza. Mężczyzna był pod wpływem jakichś substancji odurzających. Po paru dniach policja wręczyła mi medal, a ja zostałem bohaterem tych dzieciaków, których uratowałem. Mężczyzna został skazany na 37 lat więzienia. Mamy wielkie szczęście, że wszyscy wciąż żyjemy. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdybym nie znalazł w sobie odwagi i nie zaatakował porywacza. Albo co gdybym nie otworzył zawczasu tego bagażnika. Prawdopodobnie nie opowiadałbym wam teraz tej historii.